Parzenie białej kiełbasy, w ogóle parzenie kiełbasy, to jest bardzo ciekawy temat do rozmów. Nie tylko do takiego monologu, jaki teraz z Tobą prowadzę, ale ogólnie do rozmów. Ja bardzo nie lubię myśli różnych przewodnich, różnych takich wywodów, różnych ludzi, którzy nie tyle, że się wymądrzają, bo czasami ktoś może nie mieć dwóch intencji, ale ktoś powtarza pewne rzeczy, które nie są prawdą. To nie są prawdy powtarzane i z których możesz się uczyć, a tak jest bardzo często w tym naszym światku wędliniarskim. O czym mówię? Zaraz Ci um, troszkę rozjaśnię temat, ale na początku mam do Ciebie prośbę, zasubskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, a dowiesz się o każdym takim filmie, który jest dodawany na Fimple. Zaglądnij też do opisu tego filmu. Jak to jest z tymi prawdami? w świadków w domowych wędliniarzy zwłaszcza. Ktoś gdzieś coś usłyszał, ktoś coś zobaczył i tak naprawdę nie wie do końca dlaczego tak się robi, po co, nie zna dokładnych parametrów, ale powtarza. I stąd efekt głuchego telefonu jest taki, że efektu nie ma, dobrego efektu nie ma, a, a szkoda, bo możesz zrobić dobrą białą kiełbasę samodzielnie nawet zrobić bardzo dobrą białą kiełbasę. Nie mówię nawet o tej kupnej ze sklepu surowej, bo ona czasami też jest dobra. Bo akurat taką kiełbasę jest zrobić najłatwiej i często w sklepach możesz kupić dobrą białą kiełbasę. Surową. Ale możesz jeszcze lepszą zrobić po swojemu. Na przykład z mojej receptury, którą bez problemu w sieci znajdziesz, bo ta receptura na białą kiełbasę krąży. Czy białą kiełbasę się gotuje? Czy biała kiełbasa możesz kupić ją surową lub możesz kupić ją parzoną? Już samo to sugeruje, na szczęście że kiełbasa biała jest parzona, a nie gotowana. No ale jak dobrze sparzyć białą kiełbasę? Jeśli nie wiesz, to jeśli już kupujesz kiełbasę, to lepiej kup parzoną, aniżeli surową, bo z tej surowej może ci nie wyjść nic dobrego. Chyba że posłuchasz teraz mojej rady, spróbujesz ją zastosować i już zawsze z tej surowej ładnie wybrniesz. No więc Kiełbasy, jak mówiłem się, nie gotuje, czyli nie zagotowujesz wody w ogóle. Nie wrzucasz kiełbasy do wrzątku, bo zbyt wysoka temperatura, bardzo, zło, bardzo dużo złego po prostu może mm, dać mięsu, które w tym, w tym jelicie jest w tej kiełbasie. Poprawne parzenie kiełbasy wygląda w ten sposób, że wodę podgrzewasz do temperatury na przykład 75 lub 80 stopni. Wkładasz do tak rozgrzanej wody białą kiełbasę. Przez to, że kiełbasa biała jest zimna, temperatura wody spadnie o kilka stopni, ale momentalnie podniesiesz ją z powrotem do góry. Utrzymaj 75 stopni wody, więc potrzebujesz termometr, żeby włożyć do wody. Kup termometr, kup dwa termometry. Kup nawet trzy, gdyby ci się jeden zepsuł. To jest koszt kilku, kilku kilkunastu złotych. No, mamy XXI wiek, naprawdę nie broni się przed tym. Włóż termometr do wody i mierz temperaturę. Gdy osiągnie z powrotem 75 stopni, wbij termometr w kiełbasę. Taki szpikulcowy. Może być elektroniczny, z sondą. Może być zwykły, analogowy, ze wskazóweczką. I pasz do momentu, aż na tej wskazówce lub na wyświetlaczu termometra zobaczysz 68 stopni. Przy wodzie 75 stopni. Może to zająć 15 minut? Może to zająć 25 minut w zależności od tego, jak dużo masz wody w naczyniu, jak dużo masz kiełbasy w tym naczyniu, jakie jelito zostało użyte do zrobienia białej kiełbasy, bo biała kiełbasa nie jest ustandaryzowana, że jest to jelito tylko kaliber na przykład 28-30. Widziałem cieńsze kiełbasy białe w jelicie 24-26 albo w jelicie 32-34, grubszym nieco jelicie. Wtedy w 15 minut ta kiełbasa nie będzie wcale już sparzona idealnie. A ja to mówię o idealnym sparzeniu, bo dzięki tej metodzie, którą ci teraz mówię, zawsze zrobisz to idealnie. Zawsze, bo parząc do 68 stopni wewnątrz kiełbasy, zawsze wyjdzie ona dokładnie tak samo. Zawsze idealnie. Bo 68 stopni jest to idealna temperatura dla, dla kiełbasy białej. Jeśli kiełbasa osiągnie. Temperaturę 68 stopni. Po prostu ją wyciągasz i możesz podawać na stół do jedzenia. I ja ci gwarantuję, że taka kiełbasa nie będzie już w środku surowa i nie będzie sucha jak wiór. Bo najgorsze, co może ci się zdarzyć przy białej, to jest jej przeparzenie. Im wyższa temperatura wewnątrz tej kiełbasy, tym w środku to mięso się robi coraz bardziej suche. To jest paradoks. To, że parzysz, to nie znaczy, że zawsze tam będzie w środku wilgotno. Nie. Jeśli temperatura już będzie 70 stopni i wyżej jeśli na przykład będzie 70 jeśli w ogóle na przykład jak wyglądają receptury na białą kiełbasę na parzenie białej zagotuj wodę i ma się gotować na małym ogniu i wtedy wrzuć kiełbasę i ma sobie delikatnie mrugać jak rosół to nie jest w ogóle dobry, dobra receptura nie ma możliwości, żeby, zro, żeby zrobić nie dość, że idealnie, to za każdym razem tak samo bo za każdym razem w tym, w tym momencie wyjdzie inaczej lub Zagotuj kiełbasę, zagotuj wodę na kiełbasę, wrzuć kiełbasę, odczekaj, wyłącz gaz, odczekaj 20 minut, kiełbasa gotowa. Nie. Wielicie 24-26, czyli cienkim. Może ta kiełbasa będzie dobra, ale nie idealna. A wielicie grubszym, może być jeszcze w środku delikatnie surowa. I wtedy uznasz, wtedy będziesz zwalać winę na tego, kto ci sprzedał tą kiełbasę, kiełbasę albo o sobie będziesz uważać, że ona ci nie wyszła ta kiełbasa, albo że była zła receptura. Gdy kiełbasy są przeparzone, białe, są suche w środku i wyższa temperatura. Jeśli na przykład temperatura będzie miała 85-90 stopni, 95 stopni, czyli mrugający rosołek, to jest temperatura 95 stopni i w takiej wodzie parzy się kiełbasa, ona na bank będzie przeparzona, czyli będzie przesuszona w środku. Bo to mięso w środku może mieć temperaturę po 20 minutach nawet 80 stopni, a chodzi o to, żeby miało tylko 68, wtedy jest idealne. Mięso w środku w tej kiełbasie. Idealna jest wtedy biała kiełbasa. No niby szczegół, ale zadbaj o to. Naprawdę, termometr kosztuje kilka, kilkanaście złotych. I wtedy, jeśli tak sparzysz kiełbasę w 75 stopniach w wodzie do 68 wewnątrz tej kiełbasy, no gwarantuję Ci, że będzie idealna. Połóż ją na stół i będziesz się zachwycać. Obojętnie, czy ona będzie miała w środku dużo tłuszczu, czy będzie bardzo chuda tylko z szynki, ona będzie zawsze idealna. Bo najgorsze jest to, jak właśnie zwalasz winę na recepturę, albo na to, że złe mięso było użyte, albo że mm, ale ktoś zrobił suchą kiełbasę, taką no, niedobrą. Nie, to ty tak parzysz tą kiełbasę, czasami gotujesz wręcz. Tak jest z każdą kiełbasą. Nawet najlepiej zrobiona kiełbasa może być przesuszona w środku, przeparzona. A receptą na dobrą kiełbasę jest po prostu parzenie do odpowiedniej temperatury. I to jest cała, cała tajemnica dobrej białej kiełbasy. Zrób tak raz, a zobaczysz, że nigdy więcej nie będziesz parzyć na oko, nie będziesz parzyć na czas. Nie ma w tym najmniejszego sensu. Możesz się natrudzić, zrobić pyszną kiełbasę białą, a wszystko zepsujesz parzeniem. Czy to jest warto? Moim zdaniem nie jest warto, bo wiem, ile kosztuje pracy zrobienie kiełbasy w domu. Zasubskrybuj ten kanał, o co prosiłem Cię już wcześniej. Kliknij dzwoneczek, a będziesz dostawać powiadomienia o takich, może poważnych filmach, czasami troszkę bardziej śmieszkowych, mniej poważnych. W każdym razie będziesz dostawać cały czas jakąś dawkę wiedzy ode mnie. Zerknij też do opisu tego filmu, a zobaczysz, że czekają tam na Ciebie linki, które zaprowadzą Cię w kilka ciekawych miejsc. Do zobaczenia.